areny wojny wieku XXI. Każdy przeciw każdemu, nikt już nie pyta czemu. To już dawno nieważne, przyjrzyj się otoczeniu. Urabiasz się po łokcie, by kolejny miesiąc przeżyć. Na ciężkim kawałku chleba ciągle ci zależy. Poradzisz sobie z jednym, masz to nowych kłopotów. Czasem myślisz, że wokół widzisz samych idiotów. Sądzisz, że edukacja to na ranę biedy plaster. Jesteś oszołomiony, kiedy staje się jasne, że lata nauki niewiele tu pomogą. Wykształcenie, wykształcenie, wojna trwa swoją drogą. Tracisz godziny życia w kolejce przed pośredniakiem, tylko po to, by się spotkać z alternatywy brakiem. Pytasz, co to za wojna, o której to nagranie? Trzecia wojna światowa, to wojna o przetrwanie. Trzecia wojna światowa trwa w naszych głowach, w naszych miastach, na ulicach i w naszych domach. Trzecia wojna światowa, każdy przeciw każdemu. Stawaj w szeregu i nie pytaj czemu. Trzecia wojna światowa trwa w naszych głowach, w naszych miastach, na ulicach i w naszych domach. Trzecia wojna światowa, każdy przeciw każdemu. Stawaj w szeregu i nie pytaj czemu. W społeczeństwie bieda, w polityce burdel, na ulicy przemoc, no przypatrz się kurde. Policja nadała działaniom nowy profil, na osiedlu znów grasuje sąsiad pedofil. W kościele taca, w urzędzie korupcja, w szkole narkomania, na dworcu prostytucja. Terror i wymuszenia idą w ruch bejsbole, a parlamentarzyści tępią pornole. Czy to piekło na ziemi? Czy dopiero czyście co dzień więcej ofiar? Ale po co robić listę i tak się nie policzy? Przychodzisz tutaj z niczym i z niczym odchodzisz. Więc na czym polega wyczyn? Czyżby na tym, żeby zobaczyć dzień kolejny? Tylko po co? Jeśli też będzie beznadziejny, przecież musi być ucieczka, inna droga jakaś i musimy ją znaleźć, nie możemy się wahać. Trzecia wojna światowa trwa w naszych głowach, w naszych miastach, na ulicach i w naszych domach. Trzecia wojna światowa, każdy przeciw każdemu. Stawaj w szeregu i nie pytaj czemu. Trzecia wojna światowa trwa w naszych głowach, w naszych miastach, na ulicach i w naszych domach. Trzecia wojna światowa, każdy przeciw każdemu. Stawaj w szeregu i nie pytaj czemu. Nawet nie zauważyłeś, jesteś w centrum konfliktu. Kto przeciwko komu? Właściwie nie wie nikt. Tu mieszają mi się w głowie imiona i adresy. Na froncie przeplatają się różne interesy. Znowu oddziały szturmowe walczą z tłumem. Giną ludzie, a ktoś zbija fortunę. Temu komuś zależy, żeby nienawiść szerzyć, bo zarabia na cierpieniu szeregowych żołnierzy. Mówisz, Babilon płonie, koniec złego świata. Zanim Babilon spłonie, będzie gnił jeszcze lata. A chcą cię ogłupić, stłaczając swoje wizje prosto w twój mózg przez media, telewizję. Żebyś stał się niewolnikiem, bezmyślnym robotem, żeby sterujący mógł opływać złotem.